Cześć, witajcie moi drodzy. Zapraszam Was do rozpakowania kart. A dlaczego akurat dziś taki temat? Byłem na filmie pod tym samym tytułem, Star Wars Rogue One. No i jestem ciekaw, jak te karty wyglądają, jak te naklejki wyglądają. Albumy do ich kolekcjonowania są już dostępne w sklepach, z tego co już widziałem. I w nich także możecie znaleźć jakieś tam karty kolekcjonerskie i przynajmniej chyba w tym, w którym kolekcjonuje się karty, jest jedna karta specjalna. Może to rozedrę, żeby sobie przypadkiem nie przeciąć naklejek. Zobaczmy, jak to wygląda. Film mogę Wam polecić. Fani na pewno się nie zawiodą. Choć jeśli chodzi o spoilery, no to radziłbym się Wam nie przywiązywać do bohaterów za bardzo, ponieważ film kończy się dość tragicznie w mojej ocenie. No ale co, jest nadzieja. Tak powiem, na samym końcu. Bardzo fajnie się kończy, moim zdaniem. Nie znam niestety wszystkich bohaterów tak z nazwiska i imiona, mimo że oglądałem film tuż przed chwilką. Tutaj mamy negatywnych bohaterów. Kto tu jest następny? Tutaj nie kojarzę, kurczę. Oglądałem film, a mamy tylko numery. Jak widzicie, ich jest ponad 200, jeśli się nie mylę. Na pewno kart jest ponad 200 naklejek. Fajni bohaterowie, naprawdę. Warto obejrzeć film. I jedna taka specjalna karta. Bardzo ładne wykonanie. Znaczy to są naklejki oczywiście. Tak więc jakość naprawdę świetna. Mamy tutaj tylko jedną specjalną i cztery pozostałe. Ja je sobie tutaj zostawię, niech sobie leżą. I zobaczmy teraz nasze karty. Czy mi się uda je tak otworzyć? O, udało się. Zajrzyjmy, co tutaj znajdziemy. W filmie pojawia się także Dark Vader. Wprawdzie tylko przez chwilę, ale robi swoje. O, ten pojazd mi się najbardziej podoba. Rebel Wing Fighter. Naprawdę dużą rolę odgrywa w filmie. Cieszę się, że tą kartę znalazłem. Fighter, super. Lećmy dalej. O, jakaś jedna z dowódców rebelii. Rogue One. Nie ma niestety podpisu. Dlaczego? Przecież mogę być jakimś tam okazjonalnym fanem i nie znać wszystkich. Tutaj mamy Bistan. Naprawdę świetne wykonanie kart. Co mamy dalej? Death Trooper. Jakieś oddziały specjalne. Też zapadające w pamięć. I ostatnia karta. Cassian Andor. Też ruch oporu. Karty są bardzo ładne, naprawdę podobają mi się. Jak mogliście widzieć, Biedronka robi troszkę gorszej jakości. Tak więc tak wyglądają karty i naklejki. Ja osobiście nie będę pewnie zbierał, pewnie okazjonalnie gdzieś tam kupię albo pojawią się w magazynach Lego, to na pewno zrobię kolejny taki unboxing i być może jeszcze kilka kart do kolekcji dojdzie. Ale na pewno niewiele. Ale Wam polecam, jeśli jesteście fanami tej serii, no to warto mieć coś takiego. Naprawdę świetne wykonanie i szkoda, że nie ma jakiejś informacji. Tu jest ten minus. Ale może w albumie jest. Musiałbym to sprawdzić, ponieważ przydałyby się jakieś dane dotyczące na przykład walk, pojemności czy ładowności uzbrojenia poszczególnych pojazdów. Naklejki także świetne. Tutaj ta mi się podoba. Naprawdę świetny pomysł na zdublowanie osoby. Tam mamy wyobrażenie ruchu oporu i naprawdę tło przyciągające uwagę. Tak więc no, seria naprawdę jest godna polecenia, kolekcjonowania. Ja Wam dziękuję i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki, pozdrawiam, do następnego. Cześć!